Dawno, dawno temu byłem w Indiach. Byłem na wycieczce w Indiach. Jako turysta, no, bez przesady. I tam, wiele, wiele lat temu, dowiedziałem się o niezwykłej rzeczy, że jeżeli coś jest podobne, to wcale nie znaczy, że jest takie samo. Że jeżeli ja bardzo pragnę być dobrym człowiekiem, to ja mogę całe życie pragnąć być dobrym człowiekiem. Jeżeli ja bardzo pragnę być bogatym, to moje pragnienie może być tak wielkie, że całe życie będę pragnął być bogatym. Jeżeli ja pragnę być szczęśliwym, to całe życie mogę pragnąć być szczęśliwym. Że ja dopiero wtedy mam szansę zmienić swoje życie. Dopiero wtedy mam szansę stać się kimś innym, jeżeli zmienię swoje myślenie, swój system wartości. Bo to on, ten system wartości, decyduje, w którym kierunku idzie moje myślenie, w którym kierunku idzie moje działanie, w którym kierunku idzie wydawanie tego, co posiada. Tak mi się akurat przypomniało, gdyż mój znajomy napisał do mnie maila, że swojej córce dał 50 tysięcy złotych na dorosłość, jak skończyła 18 lat. Napisała maturę i stała się dorosła. Powiedział: córeczko, jesteś dorosła. I w tym momencie przekazał jej 50 tysięcy złotych, które zbierał przez wiele lat, aby córeczka miała pieniążki na to, co będzie chciała. A ona przez wiele lat wiedziała, że tatuś zbiera dla niej pieniążki i jak będzie dojrzała, dorosła i pełnoletnia, to dostanie 50 tysięcy złotych. I jej marzenie się spełniło. Miała takie marzenie, żeby móc dysponować tą kwotą pieniędzy. Wyobraźcie sobie. To było wielkie marzenie. Wydała te 50 tysięcy złotych w ciągu 13 dni. 14 dnia po dwóch tygodniach nie stał grosz tych pieniędzy. Ona bardzo pragnęła być bogata. Natomiast nie zmieniła swojego myślenia i nie odróżniała bycia bogatym od bycia rozrzutnym, od wydawania pieniędzy. I pytam się tego swojego znajomego, a w jaki sposób nauczyłeś swoją córkę wydawania pieniędzy? No mówi, no zawsze wydawałem. Co miałem, to wydawałem. I ona się tego nauczyła. Nie nauczyła jej drugiej rzeczy jeszcze. Czyli jak masz pieniądze, to wydawaj je rozsądnie. Czy ja mówię o pieniądzach? Nie, ja nie mówię o pieniądzach. Mówię o pewnej analogicznej historii, którą wymyślił Einstein. Nie da się rozwiązać problemu przy użyciu systemu, który ten problem stworzyło, przy użyciu myślenia, które ten problem stworzyło. Nie da się zmienić swojego życia
nie zmieniając myślenia. I jak to można zrobić? Zapraszam do mnie na RTZ. Pokażę w praktyce.